Poniedziałek 20 marca, Karolina Kamińska, witam Państwa i zapraszam na Telefakty. Ostrowiecki szpital wzbogaci się o nowoczesny sprzęt. Jest to sprzęt medyczny ratujący życie, są to respiratory bardzo potrzebne, kardiomonitory. Dobra zabawa w szlachetnym celu. Olbrzymie zainteresowanie, tu wszyscy mają chęć pomóc. Wyprawa śladami Azteków i Majów. Już wiele krajów właśnie podróżując z żoną odwiedziliśmy, jednak wydaje mi się, że Meksyk jest jakby na samym szczycie. Nowoczesny sprzęt ratujący życie, specjalistyczny mikroskop dla oddziału laryngologii czy łóżka dla pacjentów to tylko niektóre pozycje z listy sprzętu, jaki w najbliższym czasie trafi do ostrowieckiego szpitala. Ich zakup zostanie sfinansowany ze środków przekazanych przez ostrowieckie starostwo oraz darowizn fundacji współpracujących z ostrowieckim szpitalem. W sumie do szpitala w Ostrowcu ma trafić sprzęt wartości ponad 1 000 000 zł. To już pewne. Oddział laryngologii Ostrowieckiego Szpitala wzbogaci się o nowoczesny mikroskop niezbędny do operacji uszu. Zakup tego urządzenia sfinansuje Ostrowieckie Starostwo, które na ten cel zarezerwowało 100 tysięcy złotych. Zakupujemy także nowy sprzęt medyczny ze środków własnych szpitala, jak również ze środków powiatu będzie zakupiony mikroskop do laryngologii. Dzięki takiemu specjalistycznemu urządzeniu w szpitalu w Ostrowcu będzie można wykonywać zabiegi, które do tej pory oferowały jedynie lecznice w dużych ośrodkach. A to oznacza rozszerzenie oferty medycznej Ostrowieckiego Szpitala, przez to także wzrośnie ranga placówki, ale przede wszystkim pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do leczenia na najwyższym poziomie. Nowe urządzenie, które będzie kupione, podnosi naszą laryngologię na poziom, który najbliżej jest chyba w Kielcach trzeba by było szukać takiego urządzenia i takich usług. A pan profesor, który będzie u nas te usługi wykonywał, ma dużą renomę. Ale to nie jedyny sprzęt, o jaki w najbliższym czasie wzbogaci się Ostrowiecki Szpital. Jedna z fundacji współpracująca z naszą lecznicą zaoferowała przekazanie kilkunastu sztuk aparatury i wyposażenia medycznego. Jest to sprzęt medyczny ratujący życie, są to respiratory bardzo potrzebne, kardiomonitory, jak i zarazem łóżka, taki podstawowy sprzęt medyczny, który się na pewno przyda Ostrowieckiemu Szpitalowi. Tak jak powiedziałem, jesteśmy na bardzo dobrej drodze, aby od stowarzyszenia wspólnie pomagamy otrzymać taką darowiznę. Kolejna fundacja również zaoferowała przekazanie niezbędnego w szpitalnej działalności wyposażenia. W tym przypadku jego wartość ma wynieść kilkanaście tysięcy złotych. Za to już za własne środki Ostrowiecki Szpital planuje zakup sprzętu medycznego o łącznej wartości ponad 96 tysięcy złotych. Od fundacji daj szansę innym. Uzyskaliśmy również na sprzęt 13 tysięcy złotych. Zakup sprzętu medycznego ze środków własnych na kwotę około 96 tysięcy. Za te pieniądze ma być zakupione wyposażenie m.in. na oddział rehabilitacji, blok operacyjny oraz do pracowni endoskopii. W Ćmielowie nie ustaje pomoc dla rodziny, która z początkiem roku w wyniku dwóch pożarów straciła cały dorobek życia. Działające w Ćmielowie stowarzyszenia zorganizowały charytatywny koncert połączony z aukcją i sprzedażą cegiełek. Dzięki temu Fundusz Pomocy dla Rodziny Wojaczyńskich udało się powiększyć o prawie 3,5 tysiąca złotych. Zapraszamy do licytacji, naprawdę. 100 zł po raz trzeci. Zapraszamy. Przybyłych na ten charytatywny koncert gości nie trzeba było zachęcać do podbijania ceny za gadżety wystawiane do licytacji. Wśród nich oczywiście najwięcej było porcelany przekazanej zarówno przez manufakturę Adama Spały, jak i miejscowe zakłady porcelany. Wśród licytujących nie zabrakło osób, które też zajmują się podobnymi akcjami. Chodzi o to, żeby się wspierać, tak? Bo jednak krzywda ludzka może dotyczyć każdego z nas. No i wychodzę z tego założenia. Naprawdę uwielbiam wspierać, uwielbiam pomagać. Strasznie
jest lepiej, jeżeli mam w głowie, z tyłu głowy, taką myśl, że mogłam coś zrobić dla kogoś innego. Pomóc można było także w inny sposób. Ćmielowska młodzież prowadziła kwestę i sprzedawała w formie cegiełek upieczone przez siebie ciasteczka. Zbieraliśmy wcześniej pieniążki na pomoc. Teraz organizujemy zbiórkę w sposób taki, sprzedajemy tutaj cegiełki w formach ciastek, organizujemy koncert. W akcję pomocy włączyli się także strażacy z Ćmielowskiego OSP. Ponieważ jest to szczytny cel, żeby pomagać innym, no też i naszym zadaniem jest pomoc, nie tylko ta na akcjach, ale też tutaj w kręgu takim jak tutaj jest, typu akcja charytatywna. No i też warto pomagać jest innym, bo to i cieszy człowieka i jest fajną sprawą. Wielkim sercem wykazali się również zaproszeni do udziału w koncercie nie tylko lokalni artyści. No naprawdę odzew jest bardzo od strony ludzi, bardzo miła atmosfera, zespoły same zaangażowały się tutaj wystąpić. Jest wszystko, naprawdę zespoły to robią z czystego serca, charytatywnie i to jest dla nich bardzo wielki pokłon. Od naszej strony. Tak dużym odzewem na prośbę o finansowe wsparcie dla rodziny pogorzelców zaskoczona, ale i bardzo wdzięczna była jedna z organizatorek tej kolejnej akcji pomocy. Olbrzymie zainteresowanie, tu wszyscy mają chęć pomóc rodzinie Wojaczyńskich, bo to dla nich jest zrobiony ten koncert i dla nich ta licytacja. To dla nich potrzebujemy pieniążków, mobilizujemy się wszyscy, jednoczymy się przede wszystkim wszyscy, no i to jest taki efekt. Pieniądze zebrane podczas wszystkich akcji, a także przekazane z odpisu od podatku trafią do rodziny pogorzelców, a lista, na co zostały przekazane, będzie upubliczniona. Instytut Kultur i Języków Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim tym razem zaprosił mieszkańców na wyprawę śladami Azteków i Majów. Podróż cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zwiedził m.in. Kolumbię, Ekwador, Salwador, Paragwaj, Gwatemalę i Meksyk, który Marka Łasisza zafascynował bez reszty. No już wiele krajów właśnie podróżując z żoną odwiedziliśmy, jednak wydaje mi się, że Meksyk jest jakby na samym szczycie tej listy najciekawszych krajów, najbardziej przyjaznych, które mają w sobie niezwykłą sztukę, architekturę, prekolumbijskie zabytki, wspaniałe krajobrazy, dżungle, prawda, współczesnych Indian. Marek Łasisz, z pochodzenia ostrowczanin, absolwent kulturoznawstwa i archeologii, a przede wszystkim podróżnik, spotkał się z mieszkańcami Ostrowca w ramach już 5. spotkania z cyklu spotkań z kulturami świata, organizowanych w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości. Do tej pory, jak Państwo pewnie pamiętają, mieliśmy kilka spotkań, które promowały głównie kultury europejskie. To było spotkanie z Norwegią, spotkanie z Rumunią. Mieliśmy oczywiście mały wypad do Azji, bo było organizowane spotkanie z kulturą Mongolii. Tym razem jesteśmy w Ameryce i w Meksyku dokładnie. Meksyk śladami Azteków i Majów. Pod takim tytułem odbyło się spotkanie, a na nim pojawiły się rekwizyty prosto z Meksyku, zdjęcia i mnóstwo ciekawych opowieści. To jest kraj, gdzie tak podsumowując, tak z grubsza temperatura waha się między 20 parę a 30 parę stopni w cały rok, także jest to kraj niezwykle przyjemny do mieszkania. Jest to kraj z bardzo różnorodną kulturą, w którym mieszczają się wpływy właśnie indiańskie, wpływy hiszpańskie, także jest to też niesamowicie kolorowy kraj, który ma naprawdę wiele do zaoferowania, czy podróżnikowi, czy turyście. Ludzi w Meksyku z reguły cechuje otwartość, są serdeczni, życzliwi i pomocni, jednak warto przed ewentualną podróżą do Meksyku zapoznać się z rejonami, w których na pewno będzie bezpiecznie. Marek Łasisz poleca zwiedzanie Meksyku zacząć od Yucatan. Jest takim najbardziej przyjaznym, wydaje mi się, rejonem w Meksyku, otwartym właśnie na przybyszy, ale też takim rejonem, gdzie jest bardzo dużo do zwiedzania, piramidy Majów chociażby, stanowiska tej kultury, też bardzo przyjaźni ludzie, współcześni Majowie, którzy tam do dzisiaj przecież mieszkają. Duża wiedza i bogaty zasób materiałów o Meksyku, jak mówi prelegent Marek Łasisz, mobilizuje go do napisania książki podróżniczej. A organizatorzy spotkania, czyli członkowie Instytutu Kultur i Języków Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, zapowiadają, że już niebawem odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące kultur innych krajów.
Każdy, kogo interesuje praca służby policji, będzie mógł jutro osobiście przekonać się, jak wygląda dzień w komendzie, a to za sprawą dnia otwartego, podczas którego policjanci będą oprowadzać po jednostce i opowiadać o służbie w różnych pionach. Ponadto do dyspozycji zwiedzających będą stoiska tematyczne z zakresu doboru do służby, profilaktyki, sprzętu policyjnego i pracy kryminalnej. Chętnych do odwiedzania komendy policja prosi o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 41 267 13 99 lub 41 267 13 98. Na koniec sport i relacja z sobotniego meczu ostrowieckich siatkarek, które przed własną publicznością podejmowały drużynę BKS Profi Kredyt Bielsko-Biała. Spotkanie zakończyło się przegraną drużyny z Ostrowca 3-0. W coraz trudniejszej sytuacji przed końcem rundy zasadniczej znajdują się siatkarki KSZE Ostrowiec. W kolejnym meczu przed własną publicznością ostrowczanki niestety po słabym meczu musiały uznać wyższość BKS-u Bielsko-Biała, ulegając rywalkom 0-3 w poszczególnych partiach do 21, 16 i 17. Najwięcej punktów dla gospodyń tego spotkania zdobyła Dorota Ściurka, 12. Bardzo dobry początek, no, można powiedzieć super, bo wykorzystaliśmy i te złe momenty Bielska i było bardzo blisko, żeby dowieść spokojnie ten pierwszy set i myślę taki kluczowy. Potem była już chyba, może nie panika, ale taka blokada psychiczna, że chyba się nie da i cały czas jak było widać, dużo roszad, które za dużo nie dawały. Widać, wszystkie mecze są bardzo ciężkie i zespół chce, tylko że no, tak jak każdy mecz, wychodząc na boisko, trzeba to potem udowodnić na meczu i tu jest ten mankament, że dzisiejszy dzień nie wytrzymaliśmy głową. Głowa nam uciekła. Tylko w pierwszej odsłonie meczu pomarańczowo-czarne próbowały nawiązać walkę z wyżej notowanym rywalem. Kolejne sety już pod kontrolą bielszczanek zostały wygrane przez ekipę gości. Podopieczne norweskiego szkoleniowca Tore Aleksandersena nie pozostawiły cienia wątpliwości rywalkom i komplet punktów pojechał do Bielska. Oczywiście jesteśmy zadowoleni z tego, że wygraliśmy 3-0. Potrzebowaliśmy punktów, żeby być bezpiecznym i w następnym sezonie grać w tej lidze. Myślę, że graliśmy naprawdę dobrze. Wykonaliśmy dobrą pracę. Trzymaliśmy ekipę z Ostrowca pod kontrolą. Ostatecznie było to proste. Jestem bardzo zaskoczony, że było aż tak prosto. Jestem z tego oczywiście zadowolony. Swoimi spostrzeżeniami po meczu podzielił się z nami były reprezentant Polski ostrowczanin Grzegorz Szymański. Nie wiem, czym to było spowodowane. Mam nadzieję, że tutaj nie obecnością trenera kadry, ale troszkę te dziewczyny z naszego zespołu, z Ostrowca były spięte. Troszkę nerwowości od samego początku dało się wyczuć. Natomiast Bielsko grało swoją siatkówkę, zagrywką, szczególnie w elemencie zagrywki. Zagrywki odstawały. Najlepszą siatkarką meczu wybrana została rozgrywająca BKS-u Magdalena Gryka. W pierwszym secie tak za bardzo nie broniłyśmy, ale później już strasznie ten blok i obrona funkcjonowała. W ataku jesteśmy bardziej poukładane. Ja też wiem, że dziewczyny cały czas są gotowe, więc myślę, że po prostu największa różnica jest to, że no, walczymy bardziej, bo naprawdę chcemy wygrywać te mecze. Postawy zespołu nie do końca mogła zrozumieć przyjmująca ostrowieckiej drużyny Roxana Brzuska. Bielsko, że tak powiem, nawet przez połowę sezonu było ostatnie w tabeli i my przegrałyśmy co prawda u nich mecz 3-2, ale to na własne życzenie, bo my 2-0 tam prowadziłyśmy, a potem coś się wkradło i przegrałyśmy ten mecz. Także tamten mecz, że tak powiem, na własne życzenie przegrałyśmy. Tutaj faktycznie Bielsko przez swoje wzmocnienia, to tak zwane jest efekt nowej miotły. Przyszły nowe dziewczyny, wniosły dobrej gry, pozytywu, tak, do tego zespołu i to przynosi im efekty, tak. Są na dobrej fali, to jest 5., 6. zwycięstwo z rzędu. Co mogę powiedzieć? No, u nas coś się zacięło i cholernie jestem wściekła po prostu i nie wiem, co mam powiedzieć. W pierwszym secie wyszliśmy naładowane, coś się zacięło w połowie pierwszego seta. Wyszły jakieś po prostu sytuacje na boisku fatalne i jestem oburzona i mam nadzieję, że sobie wyjaśnimy to wszystko w szatni, bo czeka nas mecz bardzo ważny w Toruniu o życie, o miejsce w Orelnidze. Co mi więcej powiedzieć? No, jest mi bardzo przykro i wszystkich bardzo serdecznie przepraszam. Po przedostatniej kolejce rundy zasadniczej ostrowczanki w dalszym ciągu plasują się na 13. miejscu w tabeli Orlen Ligi, mając na koncie 22 punkty. Do rozegrania podopiecznym trenera Dariusza Parkitnego pozostaje jeszcze jeden pojedynek. Za tydzień siatkarki KSZE zagrają w Toruniu podejmowane przez drużynę miejscowych budowlanych.
Powodów do zadowolenia nie mieli także ostrowieccy szczypiorniści, którzy na wyjazdowym meczu w Piekarach Śląskich przegrali z drużyną Olimpii 31-22, ale wygraną na swoim koncie zanotowali ostrowieccy piłkarze. Podopieczni trenera Dariusza Pietrasiaka w sobotę pokonali drużynę Awi Świdnik 1-0. Relacja z meczu w jutrzejszych Telefaktach, a więcej informacji sportowych i nie tylko znajdą Państwo na naszym portalu www.lokalnatelewizja.pl. Na dziś to już wszystko. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro o 17:30.